Zamiast na belki, stropy i podłogi, jak było w pierwotnym planie, władze powiatu zgodnie z wnioskiem nowego dyrektora szpitala przeznaczyły fundusze z powiatowej kasy na doposażenie bolesławieckiego szpitala w sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki i poszerzenia jej działalności. Powiat wspomógł szpital kwotą ponad 1 300 000 zł. Postanowiono o przekazaniu dla zespołu opieki zdrowotnej w Bolesławcu dotacji w celowej wysokości 1 370 610 zł. Na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań. Pierwsze zadanie: zakup stołu zabiegowego operacyjnego ogólnochirurgicznego z przystawkami ortopedycznymi, dotacja w kwocie 145 500 zł. Zakup wiertarki ortopedycznej wraz z wyposażeniem, dotacja w kwocie 38 800 zł. Zakup myjni do basenów i kaczek, dotacja w kwocie 37 830. Nowy stół zabiegowo-operacyjny z przystawkami ortopedycznymi i zakup niezbędnego sprzętu pozwolił szpitalowi na poszerzenie działalności w zakresie ortopedii. Jest to ostrzykiwanie osoczem na przykład, czy wykonujemy dużo już większą ilość endoprotez. W ciągu tygodnia wykonujemy ich 10, czyli już praktycznie codziennie. Od momentu, kiedy został wstawiony stół operacyjny, zostało niezbędne wyposażenie z funduszy starostwa zakupione. Najkosztowniejszy będzie zakup rezonansu magnetycznego i tomografu, by szpital mógł stworzyć własną pracownię diagnostyki obrazowej. Obecnie takie usługi na rzecz szpitala świadczy firma zewnętrzna. Na badanie rezonansem pacjenci szpitala wożeni są do innych ośrodków. Rocznie to wydatek około 3 milionów złotych. Na zakup rezonansu i tomografu potrzeba prawie 3,5 miliona. Powiat przeznaczył na ten cel blisko 800 tysięcy złotych. Finansowe wsparcie zadeklarowały wszystkie gminy powiatu. Rezonans magnetyczny, który trafi do szpitala powiatowego, to aparat nowej generacji. Zamiast nawet godziny, jak bywa w przypadku starszych aparatów, pacjent poddawany będzie prześwietleniu od 10 do 20 minut. Własna pracownia z rezonansem, tomografem, USG i RTG służyć będzie nie tylko szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu, ale też chorym ze wszystkich oddziałów.